Cześć, tu Kinga. Witam Was dzisiaj na moim kanale Eko Kreatywna. Będzie dzisiaj taki łączony haul lumpeksowy. Oczywiście nowy towar, bo teraz jesienne towary w ciuchach Kraków. Byłam na Lili Wenedy w Krakowie właśnie na nowym towarze. Zobaczyć co nowego. I oczywiście coś kupić dla Was i dla siebie. Jak zwykle było dużo grzebania. Ceny w ciuchach są takie no raczej z tych wyższych na nowych towarach. Ale powiem Wam, że można wyszukać rzeczy, no nikt nie każe Wam kupować płaszcza od marki premium za 700 zł, bo też takie rzeczy bywają, ale bywają też naprawdę dobre składy, w dobrych cenach, można trafić na perełki za w porządku cenę, oczywiście porównując do tych nowych w sklepach, prawda? Także jak widzicie, tam trochę zmierzyłam rzeczy. Nie wszystko kupiłam, teraz jestem wybredna, staram się kupować tylko rzeczy, które wiem, że albo na pewno będę ja używać, albo że będą to rzeczy świetnej jakości, w super też takim dobrym stylu, w trendach. I też są to rzeczy, które kupuję pod kątem tego, żeby każdy w tym dobrze wyglądał, bo wiecie co, naprawdę są rzeczy, nawet projektanckie, nawet super materiałów, w których po prostu źle się wygląda i większość sylwetek źle w nich wygląda. No ale do tego może wrócę w innym filmiku. Tymczasem odwiedziłam później z powodu właśnie niewielkiej ilości zakupów jeszcze po drodze Vive Profit w Krakowie i nie było dużej zniżki, ale były tam takie pewne rzeczy letnie, które były przecenione. No i z tego powodu opłacało się tam jechać, kupiłam mało rzeczy tutaj. Trochę mierzyłam w przymierzalni, jak tam widzicie. Było trochę butów ciekawych, ale też buty są tam naprawdę drogie, szczególnie takie buty jakieś bardziej markowe czy nowe, więc no, jeżeli nie są dla mnie, no to nie kupuję wtedy tam butów. Udało mi się kupić jedne bardzo ciekawe sandały, także za chwilę już Was zapraszam na stylówki i na oglądanie tego, co udało mi się kupić w tych dwóch sklepach. Słuchajcie, jeśli lubicie taką tematykę, to bardzo serdecznie Was zapraszam do zasubskrybowania kanału. Będzie mi ogromnie miło i na pewno się nie rozczarujecie. Myślę, że te treści będą, mamy nadzieję, że będą inspirujące i będzie dużo nowości. Będziecie mogli też je zakupić sobie, dużą część z tego, co tutaj oglądacie. Albo na moim Vinted Silk Design Wool, albo pisząc do mnie bezpośrednio moda.ekokreatywna@gmail.com. Także zapraszam serdecznie i lecimy już teraz z zakupami i zmierzymy. Oczywiście też proszę Was o polubienia, bo zapomniałam o tym powiedzieć. Słuchajcie, lecimy. Pokażę Wam najpierw rzecz, która jest na manekinie, a jest na mnie sporo za duża ta bluzka. Dlatego pokazuję na manekinie, bo manekin jest w rozmiarze 42. I ona będzie nawet, podejrzewam, do 44. Jest to jedwab. Piękna bluzeczka z jedwabiu, bardzo cienka, stan naprawdę superowy, pokażę Wam tu szczegóły. Jest to bluzeczka taka, może być spokojnie na jesień już na przykład do spódnicy, nawet do tego typu spódnicy, którą ja mam, jeansowej, albo nawet do typowo takiej już jesiennej, bo jest to spód, można na to jeszcze zarzucić sobie luźny kardiganik albo marynarkę i będzie super, super stylowa jesienna, bardzo ożywiający kolor, jedwab, słuchajcie, 100% naturalny, jest to bluzka vintage, ja Wam tu pokażę metkę. Tu jest napisane rozmiar M, ale to rozmiar M w oversize, więc to jest spokojnie do XL-ki. Bardzo piękny materiał. No i na dowód. O, jest 100% jedwab. Prać ręcznie, oczywiście. Jedwab Wam polecam prać delikatnie w jakimś albo specjalnym płynie, albo ja piorę na przykład w delikatnym, ekologicznym szamponie, który ładnie pachnie. I oczywiście nie wykręcamy jedwabiu na chama, bo jak się to mówi, bo wiecie, bo można ponaciągać włókna i tak dalej. Niech sobie to spokojnie okapie, nie suszymy w pełnym słońcu, zwłaszcza kolorów, bo wiecie, taki kolor na jedwabiu jest delikatny, może być delikatny i przy tak cienkim materiale może nawet spłowieć od słońca, także nie polecam suszenia tego typu rzeczy właśnie w kolorze na słońcu, tylko właśnie gdzieś normalnie na suszarce, tak bardziej w cieniu i oczywiście z dala od źródeł
ciepła, takich typu kaloryfer, jak jeżeli to robicie w zimie. Także bluzeczka będzie dla Was, możecie o nią pisać. Naprawdę bardzo, bardzo ładna bluzka vintage. Słuchajcie, no to dalej, następna bluzka, którą właśnie kupiłam, zacząć powinnam była od tego, że to są zakupy z ciuchów na Lili Venet. Ale widzieliście to tam w przebitkach też, więc to pewnie Was nie zdziwi, bo można to już było sobie wykminić. Bluzka, którą mam na sobie, jest naprawdę rewelacyjna. Pokażę Wam oczywiście przebitki zdjęciowe. Jest to bluzka marki Barbour. Także wow, super. Jest mała. Powiem Wam, że ja mam troszkę szersze ramiona i taki u góry tu w ramionach bardziej M-kę. I to jest bardziej taka typowa S-ka, jak ktoś ma raczej wąskie tu ramiona i biust też niewielki. Polecam ją na tą bluzkę na S-kę, XS-kę, ale zobaczcie, jakie piękne, sygnowane guziczki mosiężne, wszystko jest, wszystkie metki oryginalne. Materiał jest niesamowicie mięciusieńki, naprawdę jest przepiękny. Dość długie rękawy, także na wysoki wzrost też będzie. No ona jest typowo taką taliowaną koszulą w stylu trochę takim westernowym, lekko przecierana, ale naprawdę jakość tego materiału jest, no, mega. Naprawdę piękna jakość, bardzo fajny kolor. Ja tu Wam pokażę też tą bluzkę związaną. Pewnie sobie jej nie zostawię ze względu wyłącznie na to, że jest minimalnie taka zbyt obcisła, zwłaszcza w ramionach tutaj. Pokażę Wam właśnie, jak ją mam związaną do tej spódnicy, do bodków, do brązowego paska. Naprawdę fajna stylowa moim zdaniem. Teraz sobie zmieniłam trochę inny pasek. Wzięłam taki vintage pasek, który zresztą już pokazywałam, jest nadal dostępny, jest to M-ka vintage, piękny z klamrą paseczek, jest na mnie za duży rozmiar, może to robię sobie dziurki, jeśli nikt się nie połakomi, ale naprawdę wygląda fajnie, natomiast tam mam taki szerszy pasek w stylu V, no i kowbojki, oczywiście nie muszą być wcale kowbojki, można do normalnych, nawet do butów typu Adidasy to nosić, też będzie super wyglądać. Także ja bym do tego jeszcze dołożyła albo ramoneskę, albo taką miękką kurtkę lub kamizelę futrzaną i byłoby cacuś. W każdym razie koszula jest cudowna, po prostu przepiękna i jak nowa. W ogóle nie widać po niej jakiegokolwiek zużycia, ani nic po prostu. Także wow. Kupiłam też śliczny sweterek, być może on trafi już do kogoś, ale jeżeli Wam się bardzo spodoba, to piszcie, bo kto wie, może się ta osoba, o której myślę, nie połakał mi jednak na niego. Laura Ashley, jest to 34-36 rozmiar. Bardzo, bardzo ładny sweterek, wycięta metka, ale to jest wełna z angorą i podejrzewam, że jakiś dodatek lekko sztuczniejszego materiału, ale jest bardzo naturalny, bardzo mięciusieńki w dotyku, więc na 100% jest tutaj dominacja wełny z angorą. Pokażę Wam, jakie ma piękne guziczki ten sweter, zobaczcie. No po prostu majstersztyk. One są też metalowe, nie żaden plastik. Nie jest to malowany plastik na srebrno, tylko naprawdę metalowe. Bardzo jakościowa rzecz. Taki sweterek seksowny do ciała i jeszcze jest jasno-różowy, taki pudrowy róż w panterkę. No to w ogóle już taka kwintesencja kobiecości. Ja Wam tutaj zmierzę ten sweterek do sukienki, która będzie w następnym filmie. O ile właśnie nie dotrwa do tego filmu, ale pokazuję Wam już teraz, bo przepiękna sukieneczka z wiskozy, taka właśnie pudrowo-różowa. I jest ona z lekką, taką błyszczącą nitką, do tego włożyłam różowe kabaretki, ten sweter i panterkowe baleriny. Oczywiście mogą być też bardzo fajne, by były nawet pewnie takie kozaczki, może nawet trochę wyższe kozaczki, które będą tam wyżej wchodzić. No i do tego jakaś fajna torebka i mamy piękną stylówę. Także jest to taki sexy outfitik, ale naprawdę jakość tego jest super. No i teraz jest bardzo modny też ten wzór, jakby jeszcze dołożyć do tego rajstopy panterkowe, to byłby szał, dosłownie szał. Także bardzo, bardzo spodobała mi się ta rzecz. W tym sklepie kupiłam też te piękne buty. Słuchajcie, niestety są one w rozmiarze 36, są nowe. No to jest szok, popatrzcie. Nowe buty z naklejkami, z wszystkim. To jest Next, ale są to 100%. I tu jest napisane komfort, to jest rzeczywiście komfort, bo zobaczcie, tu są takie poduszki.
dosyć takie grube, że wszystko skóra, w środku, na zewnątrz, tu jest oczywiście zamsz skórzany, bardzo modny teraz obcasik. One są takie w stylu lat 80. te buciki trochę, ale tylko stylizowane. To są raczej nowe buty, bo Next i w dodatku takie... A, jeszcze tu jest napisane, słuchajcie, dostępne szerszy krój. Nie wiem, czy to jest to akurat, że może po prostu niektóre są szersze. Natomiast, no patrzcie na ten przepiękny kolor. Jak on by pięknie wyglądał do różu albo do takiego właśnie jeansu. No cudowne połączenie. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale po prostu dla mnie... Połączenie kolorów piękne, ale na przykład do tego też. No niestety są na mnie za małe. To jest 36, 3,5 rozmiar. 36 typowe. Nie ma tutaj żadnej opcji, żeby siódemka się w to zmieściła, bo ja mam 37. Czasem mi się udawało w szóstkę zmieścić, ale to nie ten przypadek. To jest typowe 36 i trzeba mieć 36. Nowiutkie buciki. Mimo, słuchajcie, że są nowe, to ja te buty tak czy inaczej zawsze dezynfekuję, ponieważ, no wiecie, ktokolwiek mógł to mierzyć, zawsze bezpieczniej wydezynfekować, wysprejować, żeby buciki były po prostu higieniczne. Ale przyznajcie, że no kolor jest po prostu boski. Kolejna rzecz z tego sklepu, jeszcze dwie rzeczy mam z tego sklepu. Piękny sweter, naprawdę bardzo piękny sweter, marka White Stuff. To jest 14, to jest spokojnie do L-ki. Myślę, że XL-ka to może nie, bo to już było takie naciągnięte, ale myślę, że spokojnie nawet od S-ki do L-ki można nosić. 72% bawełna, 28% merino. No zobaczcie, jaki skład, po prostu szok. Bardzo piękny też stan jest tego sweterka. On się by nadawał do, na przykład właśnie do rurek, do chinosów. Śliczny stan, śliczny kolor. Ja tu Wam mierzę do moich takich zarowych leggingsów a la zamsz i do traperów, i do mojego szarego plecaka, też w opcji takiej drugiej. Kocham takie rzeczy, to jest tak wygodne, przyjemne w dotyku, słuchajcie. Mega komfortowa rzecz, bardzo fajna. Taka na takie stylizacje codzienne na luzie, bajeczka po prostu, bajeczka. No i ostatnia rzecz stamtąd to bardzo urocza sukienka w pięknym kolorze i ona jest 100% z bawełny, jest to vintage sukienka, ale naprawdę piękna i super idealny stan materiału, patrzcie. Piękne guziczki też ma, takie brązowe. Ona jest w takim stylu trochę, ja mówię, domek na prerii. Ja tutaj wystylizowałam ją z paskiem, bo uważam, że bez paska też można, oczywiście, że tak, dlaczego nie? Ale ja lubię takie rzeczy z paskiem. Pasek dodaje takiego... Ciekawiej wyglądają rzeczy z paskiem po prostu, dlatego lubię trendy tegoroczne. Bo jest dużo pasów i pasków. Poza tym węższa jest talia. Także jak chcecie sobie zrobić węższą talię, to pasek zawsze jest dobrym pomysłem. Ja się tutaj ścisnęłam, żeby sukienka wyglądała po prostu na mnie zgrabniej. Długi rękaw, więc super już na jesień. Do różowego paska vintage. Tym razem właśnie, żeby nie było już tak zbytnio vintage, takie babciowe, to do Vansów różowych i do takiego plecaczka we wzór też taki rustykalny, ale w kwiaty. Ale też kolorystyka jest tutaj pasująca, bo te kwiaty są takie malinowo-różowe też, więc moim zdaniem będzie to bardzo fajnie wyglądało razem. Jestem ciekawa oczywiście Waszych opinii. Piszcie, co się Wam najbardziej podoba i jak ta styluwa z tym plecaczkiem Wam się podoba i z Vansami. Oczywiście każde inne sportowe buty, czy nawet właśnie kowbojki, czy jakieś trapery też będą super wyglądać. I na przykład do tego by świetnie też wyglądała kamizelka, słuchajcie. Kamizelka do takiej sukienki zrobiłaby mega też styluwę i na przykład do kozaków do tego. To by była super rzecz na jesień. Lub nawet na zimę, bo to jest dość gruba ta bawełna. W tym sklepie tyle mi się udało kupić, nie za dużo. Czasem, wiecie co, trudno to przewidzieć, czasem jest tak, że kupię mnóstwo w jakimś sklepie na nowym towarze, właśnie w tych ciuchach, a czasem kilka rzeczy, nie wiem od czego to zależy, no po prostu tak się trafiło. Trudno. Słuchajcie, w Vive Profit byłam i tylko trochę letnich rzeczy było na wyprzedaży, na przykład sandały. Oczywiście ta wyprzedaż to nie jest jakieś 7 zł, ale jednak, no nie jest 50, jak takie rzeczy normalnie tam kosztują. I tu kupiłam piękne sandałki, słuchajcie, Fifth Avenue, nowe, całkowicie nowe, zresztą zobaczcie sami.
Ja ostatnio kupuję praktycznie tylko nowe buty lub prawie nowe. No, nigdy nie noszone. Bardzo piękny kolor czerwony, słuchajcie. No przepiękne. One są ze skóry tutaj zamszowej. Od spodu nie wiem, być może podeszwa, niby napisane, że ze skóry też, ale kto ich tam wie. W każdym razie super wysokość obcasa, bo to jest chyba, wydaje mi się, że 6 cm. Bardzo piękne są te ozdoby, no bardzo piękne. Niestety dużo za duże na mnie te buty. Patrzcie. I to jest, kochani, 39 te butki. Rozmiar 39. Prześliczne są. Teraz koniec lata, więc już też nie będę jakoś bardzo, bardzo drogo ich wystawiać, więc jak ktoś ma 39 i chciałby takie przepiękne nowe sandałki, to, to się zgłaszajcie do mnie. Lecimy dalej. No i tak właśnie, tak ciekawe, że w takim kolorze mi się udało rzeczy kupić, bo obydwie rzeczy z ubrania, które tam kupiłam teraz, są właśnie w takim rudym kolorze jesiennym, jak świeże kasztany. Piękny kolor. Sukienka marki, chyba się nazywa ta marka Dako. Zobaczcie sami. Niby to jest napisane S-ka, ale wiecie co, spokojnie ona może być na M-kę. Spokojnie, jeśli nawet nie na L-kę. Bardzo fajna, delikatna, wiskozowa satyna. Tutaj ona ma szlufki, ale nie ma paska. Natomiast ja i tak bym nosiła ją raczej z szerszym pasem. Takie wiązanie w jesieni to już nie wygląda tak super elegancko, ale do tego skórzany pas, ja Wam tam właśnie mierzę, do butów takich właśnie kowbojkowych, skórzanego pasa, no i pokażę Wam tutaj stylówę z torebką też, są teraz bardzo modne te kopertowe, duża kopertówka skórzana do tego, piękny zestaw może być i pokażę Wam też z taką, która będzie w następnym filmie, narzutko płaszczem z wełny, coś cudownego, przepiękne połączenie jesiennych kolorów. Także jest wiele możliwości właśnie noszenia tego typu sukienki w jesieni i w zimie nawet. A w zimie dlaczego? Bo i tak nosimy zazwyczaj do tego jakiś kardigan, jakąś marynarę, wystarczy włożyć pod spód grube rajstopy, właśnie jakiś pas i buty, kozaki, kowbojki i będzie to taki lekki, ale bardzo elegancki strój zimowy również. Ja nie mam nic do takich materiałów w zimie, bo można się po prostu ubrać pod spodem grubo, mieć na to płaszcz, więc i tak będzie nam ciepło, a zwykle w pomieszczeniach potem jest nam za gorąco, więc moim zdaniem super, super opcja właśnie stylizacji na jesień i zimę tej sukienki. Mimo, że była właśnie w towarze letnim jeszcze. Ale zobaczcie, też ma bardzo ładne guziczki z masy perłowej, więc to też jest oznaka jakości dobrej, bardzo dobrej. Bo takie guziczki są dużo droższe niż takie zwykłe plastikowe. No i kupiłam piękną spódnicę vintage, naprawdę prześliczną. Jest ona z 60% wełny, prócz tego 5% nie wiadomo czego, bo napisali andere, to jest po holendersku inne, inne włókna. W każdym razie, jest tam poliamid, ale 60% wełny to i tak super. Typowa vintage spódnica, piękny kolor, takich właśnie taki, ten już nie jest taki kasztan, taki bardziej pomarańcz rudy, ale to jest melanż. On ma w sobie też takie jakby bordo, trochę żółtego. Stan, słuchajcie, tej spódnicy jest idealny, no i modna maxi. To jest 38 i rzeczywiście, słuchajcie, ona jest raczej 38. Ja mam jeszcze sporo luzu w biodrach. Pas jest raczej wąski, jak to w tych vintage spódnicach, jednak dawniej była moda taka, żeby dociskać trochę tą talię i wiecie co, wiem, że to nie jest super komfortowe, ale mimo wszystko jednak trochę formowanie tej talii, trochę bardziej ściskanie się w tej talii, nawet o ten centymetr mniej, powstrzymuje nas nie tylko przed nadmiarem, że tak powiem, produktów wrzucanych do siebie, ale też jednak jakoś trzyma w ryzach te mięśnie, wiecie, jak człowiek się tak rozleniwia i potem mamy tą talię coraz szerszą, więc dawniej było to zasadą, że właśnie te spódnice były węższe w talii mimo rozmiaru i tutaj jest też, na mnie jest dobra ta talia, może nawet trochę mam luzu, ale jak na M-kę to ona będzie miała po prostu taką, właśnie robiła trochę taką talię osy, co uważam, że jest plusem w takim przepięknym według mnie zestawieniu jesiennym, czyli coś z gamy wrzosów,
tutaj taki sweter właśnie wrzosowo-fioletowawy, lekko zgaszony, do tego zgaszonego pomarańczu, bordowe botki, właśnie tak, żeby trochę tutaj przełamać i właśnie łańcuch, który jest też w kolorach takich mosiężno-miedzianych i będzie nawiązywał do spódnicy, więc warto też się pobawić tutaj biżuterią albo dodatkami, które nam zrobią jeszcze dodatkowy efekt kolorystyczny i nawiążą do czegoś. No i kopertówka też jak najbardziej się sprawdzi tutaj, albo po prostu fajna torebka w kolorze. Ta moja torebka z ostatniego hola bordowa byłaby też bardzo fajna do tej stylówy. No i wydaje mi się, że wyszła fajna stylówka. Pokażę Wam jeszcze tą spódnicę w kolejnym filmiku z następną rzeczą, którą już dzisiaj przelotnie widzieliście, bo będzie to piękna moim zdaniem stylówa. Już nie mogę się doczekać. Kochani, bardzo serdecznie Was już pozdrawiam. Oczywiście zapraszam do kontaktu, zapraszam Was do odwiedzenia małych mediów. Wrzucam teraz naprawdę często treści. Będą też jakieś tam posty sprzedażowe, będzie więcej rzeczy dodanych na Vinted. Także zapraszam też do opisu filmiku. Jeśli ktoś chciałby postawić mi kawkę, to też Was zapraszam. Wszystko jest w opisie filmu, do Buy Coffee. Pozdrawiam Was już teraz, życzę Wam miłego popołudnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!